Witam wszystkich z tej strony MS i dziś zajmiemy się omówieniem pradawnego drzewa. Opowiem wam dziś jak ono działa, jak rozwijać prawidłowo drzewo, żeby korzystać z tego, jak największe korzyści. Zacznijmy od tego, że do podnoszenia poziomów odpowiednich gałęzi potrzebujemy cnoty dury. Które otrzymujemy poprzez walki właśnie w spaczonym królestwie z tymi bosami. Za każdą walkę, w zależności od tego, gdzie ukończymy, na, na, jakim, na jakim poziomie jesteśmy, mamy tutaj w nagrodach te otocnoty. Kolejną metodą na ich zdobycie jest zwyczajnie z nagród AFK, jak jesteśmy. No i następną metodą do zdobywania tych cnót jest po prostu, są po prostu eventy. Zaczniemy sobie od etapu early game, czyli jesteśmy jeszcze przed rozdziałem 12. Możemy tylko i wyłącznie podnosić poziom naszego drzewa. Nie możemy jeszcze odblokować żadnej z gałęzi, gdyż dostępne one są dopiero od 15 poziomu drzewa oraz musimy dojść na 12 kampanię. Także, żeby walczyć w Spaczonym Królewstwie, musimy ukończyć etap 12-40. Także dość możliwe, że nawet te. Te gałęzie dopiero odblokujemy po ukończeniu tego etapu 1240. No i jeżeli już to zrobimy, to pierwsze co bym zrobił, właśnie ten poziom 15, umożliwi nam do odblokowania e, każdej gałęzi i maksymalnie wzniesienie jej do piątego poziomu. I na początku, właśnie to bym radził zrobić każdemu, czyli wznieść te wszystkie gałęzie na piąty poziom, e, gdyż e, ułatwi nam to. Grę na początku, szczególnie od rozdziału 12, kiedy bohaterowie przeciwnych drużyn zaczynają dość szybko zyskiwać na sile, te dodatkowe statystyki nam się po prostu przydadzą do dalszego progresowania w kampanii. Teraz kolejnym naszym przystankiem będzie już troszeczkę dalej. Jesteśmy teraz na innym kącie, dalej sprogresowanym. Na czym się skupiamy? Jeżeli już odblokujemy te. Ten piąty poziom wszystkich gałęzi i zaczniemy rozbudowywać nasze drzewo. Jak tutaj widać, moje drzewo jest na 36 poziomie, ale maksymalny poziom cnót e, wynosi właśnie 26, jak tutaj widać, tak? E, czyli zawsze ten e, poziom gałęzi będzie mniejszy o 10 niż poziom naszego drzewa. E, no i kolejnymi. E, Odnogami, gałęziami, którymi będziemy, na których będziemy się skupiać, to pierwsze co, to podniesienie do poziomu 15 gałęzi e, supportu. Dlaczego najpierw idziemy w support? No bo na początku e, te postacie ułatwiają nam bardzo grę, szczególnie kiedy mamy czy to Rowana, czy to Tasi, e, Taylin, może już jakąś kopię będziemy mieli, Nemorę, która leczy Rozalin, która również leczy i odnawia energię. I te postacie na pewno pomogą naszym innym postaciom, którzy zadają damage w szybszym działaniu i odzyskiwaniu zdrowia. Także 15 poziom na początek. Tu odblokujemy kilka umiejętności jeszcze dodatkowych. Które też robią jakąś różnicę. Po, po już zrobieniu 15 poziomu w, w saporcie, przenosimy się tylko i wyłącznie na y, pęd. Pęd który, dlatego że jest to według mnie najlepsza odnoga i tutaj robimy, walimy fula. Walimy fula do poziomu 30, o ile właśnie nie będziemy mieli y, nie osiągniemy limitu, tak jak ja w tym momencie mam na 26 poziomie. No i rozprowadzam sobie te drzewka, tak, żeby mieć jeszcze w zapasie tych esencji. Jak widać, mam 3100 do użycia. A jeszcze nie wspomniałem, że drzewo, poziom drzewa podnosimy poprzez nabywanie nowych bohaterów i ich wznoszenie, tak? Także 30 poziom. Pędu, doda nam to właśnie nową umiejętność, która zwiększy pośpiech naszego bohatera na 5 sekund, jeżeli zada on przeciwnikowi obrażenia 5 sekund przed jego śmiercią. Także jest to bardzo, bardzo dobry buff dla naszych bohaterów z winności. Kolejnym przystankiem będzie na pewno Podniesienie gałęzi wojowników yy, do poziomu 10. Odblokujemy wtedy te dwie umiejętności, yy, przepraszam, do poziomu 15. Odblokujemy te dwie umiejętności, i yy, tak jak tutaj możemy przeczytać, bohaterowie otrzymujący to błogosławieństwo sprawiają, że ich wrogowie tracą 32% swojego wskaźnika regeneracji zdrowia. I otrzymują 18% więcej obrażeń przez 3 sekundy, jeśli wróg zostanie trafiony. Efekty tej umiejętności nie mogą być stakowane. I drugą umiejętność, którą błogosławieni bohaterowie otrzymują tarczę, która może zmniejszać obrażenia o wartość równą 15% ich maksymalnego zdrowia na 5 sekund, kiedy przeciwnik używa ostatecznej umiejętności bohaterowie otrzymujący to błogosławieństwo mogą aktywować jego efekty raz na 16 sekund. Także będzie to przydatne dla właśnie naszych wojowników, Izolt, Saurus, czy nie wiem, ktoś jeszcze może Wukongiem jechać kampanię. No i jest Trilda, która też na początku gry trochę pomaga. Kolejnym punktem będzie wzniesienie znów supportu do poziomu 25, gdzie odblokujemy umiejętność, w której bohaterowie odzyskują 60 punktów energii po 15 sekundach bitwy oraz są odporni na umiejętności kontroli przeciwników przez 1,5 sekundy. Będzie to bardzo przydatne dla bohaterów takich jak Rowan i Tasi, którzy są niezbędni do progresowania w kampanii, są to jedni z lepszych bohaterów Bohaterów supportu. No i kolejnym naszym przystankiem będzie zrobienie na poziom 15 wytrwałości dury, czyli drzewa dla tanków. Raczej, no generalnie 10 też będzie ok, ale przy 15 odblokowujemy drugą. Umiejętność, czyli błogosławieni bohaterowie wypuszczają niewielką falę uderzeniową za każdym razem, kiedy tracą 30% swojego maksymalnego zdrowia, zadając obrażenia obszarowe o wartości 3% maksymalnego zdrowia każdego poszczególnego wroga. Wrogowie, znajdujący się pod wpływem, tracą także 30 punktów pośpiechu na 3 sekundy. No i dlaczego bym to zrobił 10-15? No bo tutaj ostatnio. Daimon robi furorę jako kary na początku gry. W innym wypadku w ogóle bym tego nie ruszał, także to jest opcjonalne, jak ktoś chce, może to robić, a naszym znowu głównym drzewem, na którym się skupiamy, będzie to drzewo pędu. I to drzewo pędu robimy aż do osiągnięcia poziomu damy na to 50. Ja akurat stanąłem sobie na poziomie 47, gdyż dostałem kolejne 8 punktów do uniku i do celności. Na razie to zostawiam, na razie mi wystarczy. Fajne w tym jest to, że po osiągnięciu poziomu 45 nasz pośpiech zwiększy się o 140 punktów na 6 sekund. Także jest to też dość ważne. Pamiętajmy, że pośpiech zawsze nam pomoże. No i po osiągnięciu tego 45 do 50, do 50 poziomu skupiamy się znów na e, saporcie. Saport wznosimy sobie do poziomu 37, bądź 40. I ja bym jednak pozostał przy poziomie 37, gdyż e, będzie to poziom, na którym wzrośnie nam... Wartość uniku i pośpiechu. Wtedy przeniósłbym się na magów, bo po dodaniu Ańca i e, posiadanie również Safii czy Mechiry, e, poziom 15 będzie dobrą opcją, gdyż e, od, odblokujemy te dwie umiejętności. A potem wróciłbym, jeszcze właśnie też jestem w, e, na etapie budowania do Naszego saportu i zbudował ich, to, to, i zbudował tą gałąź na poziom 47, gdzie dostaniemy kolejne bufy dla naszego uniku i pośpiechu. Kolejnym punktem, do którego będziemy też dążyć, jest zrobienie wojowników. Na poziom 37, ja akurat, właśnie stawiam wojowników teraz ponad bohaterów suportu, dlatego, że przy 37 poziomie nasz, nasz, nasza celność bohaterów wzrośnie do 40 i otrzymamy wysysanie życia dwa punkty w tej kategorii. Także na razie sobie idę, właśnie powoli w Wojowników, szczególnie, że używam dużo Izolda, dużo Saurusa, Zolrat na PVP. No i e, myślę, że ja będę teraz to robił. No i tutaj już powinniśmy zbliżać się przy takim drzewku do endgame'u, tam gdzie właśnie teraz jestem na koncie, na którym aktualnie pokazuję Wam drzewo. E, Także no, poszło tutaj do 50. Ja stopuję na 47. Na razie chcę zrobić sobie wojowników. Saport sobie też na chwilę zostawię. Skończę wojowników i kolejnym punktem, który będę robił, to podniesienie gałęzi wytrwałości, dury. Bo tu w endgame zaczyna nam tak. Mamy już Daimona. Ale zaczniemy używać też coraz więcej ortosa, mezota, mamy Artura, który świetnie gra z Gwynet, mamy Albedo, no i Henrika i Także to drzewo podniósł, będę starał się podnieść do poziomu 32 najpierw, gdyż odblokujemy jeden punkt pośpiechu. Później przerzucę się na drzewo mag, odblokuję sobie tutaj poziom 25, właśnie pod, tych, pod tą trójkę magów, o której wcześniej wspomniałem Safia, Mehira i Eins. No, a później to już tutaj rozdawanie esencji pomiędzy pendury a support. Będę starał się wbić co najmniej po 62, gdyż dostaniemy kolejne punkty w wypadku supportu uniku i pośpiechu, w wypadku pędu będzie to celność i unik, a potem wrócę sobie do tanków, zrobię ich na 47 poziom, a reszta ponad to idzie wszystko w, w pęd. pęd. Staramy się osiągnąć level 77. Gdzie dochodzi nam naprawdę dużo punktów celności, dużo punktów uniku, także jest to, jak widać, tutaj jest najwięcej bohaterów, którzy zadają obrażenia. Jeżeli chodzi o pradawne drzewo i abysal, to jeżeli ktoś właśnie idzie pędem, no to wiadomo, napęd, ale jeżeli ktoś się zmienia, czy to na magów, czy, czy, czy na wojowników, czy to na Tanków polecam sobie po dojściu do bosa, zresetować wszystkie te statystyki. Tutaj mamy resetuj zostanie nam zwrócone zasoby. Ja mam jakieś zwoje do tego, ale myślę, że to kosztuje albo 100, albo 300 diamentów. Także resetujemy wszystkie drzewa i wbijamy to drzewo, którym akurat tej frakcji, którą akurat decydujemy się na uderzenia bosa. Także z mojej strony na temat tego drzewa to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się przydał. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.